Tam jest odwołanie do jakichś wartości europejskich, że niby Polska wartości europejskie łamie. Przepraszam, o wiele większym stopniu łamią te wartości europejskie kraje Europy Zachodniej. Podstaw Unii na przykład był swobodny przepływ ludzi, kapitału, usług i towarów. To, co robi Macron w tej chwili z pracownikami, z tymi ustawami, jest drastycznym, takim ordynarnym złamaniem jednej z podstawowych zasad i wartości Unii Europejskiej i nikt nie wszczyna żadnych procedur i nie robi z tego powodu żadnego hale. Nord Stream 2, zagrożenie bezpieczeństwa Polski, przekroczenie przez Niemcy deficytu. Mnóstwo jest takich rzeczy. Nas po prostu traktuje się zupełnie inaczej. Ja nie twierdzę, że nie można dyskutować o tych zmianach w prawodawstwie, ale to, co robi Unia Europejska, no jest przekracza jakby normalną dyskusję. Tym bardziej, że sprawa została skierowana do Trybunału Sprawiedliwości. Polacy mówią, że to poczekajmy na wyrok Trybunału na przykład, a nie jakieś samozwańcze ciało wybierane nie w sposób demokratyczny będzie decydować o tym, jak wygląda sądownictwo polskie, podczas nawet w traktatach nie ma czegoś takiego. No, teraz ten ciężar został już przerzucony na tak naprawdę na Radę. To teraz to Rada teraz będzie decydować o tym. Nawet później Rada. To jest tak, że tak to oczywiście o ustawach sądowych się wspomina, natomiast to nie jest tak, że ustawy sądowe stoją u podwalin tego wniosku. Ta procedura w Komisji Europejskiej rozpoczęła się nawet nie po zmianach w Polskim Trybunale Konstytucyjnym, tylko po tym, jak została wyrzucona do kosza opinia Komisji Weneckiej, o którą sam MSZ wystąpił. Co zresztą nikt mi się nie ukrywa, było poważnym błędem i nikt sobie nie zdawał wówczas z konsekwencji tego, jak ten błąd może zostać wykorzystany przeciwko naszym urzędowi. Tylko jeśli się trącę, jak się czyta opinię Komisji Europejskiej i ta i następna, to jest kuriozum, znaczy to jest kompromitacja Komisji Europejskiej. To widać, że oni w ogóle nie wiedzą, o czym piszą, nie wiedzą, jakie jest nasze prawo i system prawny. To jest jakby na marginesie, no ale to już jest inna sprawa. Autorytet Komisji Europejskiej jest żaden po tym, co ja tam przeczytałem, co oni powypisywali. Więc ja uważam, że Komisja Europejska jakoś po prostu musiała z tego wypnąć. No bo tak, gdyby zakończyła, przepraszam, to był taki trochę, no powiedzmy, politycznie gorący kartofel dla Komisji Europejskiej. Tak, to jest stan zawieszenia od 2 lat. Oczywiście, że tak. Znaczy, politycznym kartoflem dla Unii Europejskiej jest też to, co dzieje się w Polsce. No bo Unia Europejska, mówmy się, nie jest jakimś wielkim, potężnym mocarstwem. Ogólnie ma rację, mówiąc, że tak naprawdę te traktaty są niedoprecyzowane, wielu rzeczy trzeba się domyślać, wiele rzeczy jest tak niedopowiedzianych i dopóki ktoś nie robi tego ewidentnie, to Unia Europejska przymyka na to oko. Tak jak chociażby z tym, jak Francja tak to jest, to jest bardzo dobry przykład. Ewidentne tam są naruszenia unijnego prawa, ale jak tylko taki temat się pojawia, no to nie ma tego, łamie sobie prawo i nic mi nie zrobicie. A niestety tak się zachowywał przez ostatnie 2 lata polski rząd. Ale być może to, o czym pan teraz mówi, że no, Francja też łamie te zasady, które stoją u podstaw Unii Europejskiej i nic się nie dzieje, no to może jest dowód na to, o czym mówią niektórzy komentatorzy, niektórzy publicyści, że po prostu w Unii Europejskiej są kraje równe i równiejsze. To jest oczywiste. To tak było zawsze. Tak było zawsze. Dużo może więcej. Natomiast to nie, bo to przychylniejsze oko też dotyczy małych państw. To nie jest tylko tak. To jest chyba coś takiego, że Unia jednak, jedyne co z Unii zostało, to jest ten wizerunek wspólnoty. Bo to jest wizerunek. Mówmy się, tej wspólnoty tak naprawdę nie ma. Wspólnota jest na papierze, tu jest próba godzenia interesów, a jak te interesy niedawno się pogodzić, to wychodzi taka chyja jak z polityką w sprawie uchodźców. Widziałem totalny podział w Unii Europejskiej. On przebiega wobec linii, których do tej pory nie było. To nie są sojusze Paryż-Berlin. To jest południowa Europa, która ma tych uchodźców i Europa Wschodnia, która ich nie ma, mieć ich nie chce i zlekceważyła totalnie wymuszoną decyzję z czerwca 2015 roku. Więc tak naprawdę Unia jedyne, co ma, to ma wizerunek, więc o ten wizerunek dba tak naprawdę. Unia jest czystym PR-em. I Polska tak naprawdę, polski rząd tymi, nawet nie ustawami, to podkreślam, tylko swoim stosunkiem do różnych prób dialogu, podejścia do tematu, pokazała generalnie, robimy co chcemy i nic tam nie możecie zrobić. Ale to skoro rozmawiamy o wizerunku, skoro rozmawiamy o dbałości o wizerunek Unii Europejskiej, to
bardzo ciekawe spojrzenie na konsekwencje tego ruchu przedstawia na przykład Frankfurter Allgemeine Zeitung w dzisiejszym wydaniu. W bardzo, dodajmy, bo to jest istotne, w bardzo krytycznym wobec Prawa i Sprawiedliwości artykule, w którym jednocześnie jest jednak mowa o tym, że jeżeli rzeczywiście ta machina artykułu 7 ruszy i dojdzie na przykład do ustanowienia sankcji, to to akurat dla Unii, dla wizerunku Unii może być bardzo szkodliwe. Oczywiście. To jest tak, że ja tu jakby chciałem wrócić do tych równych i równiejszych. No, to jest tak naprawdę spór o Unię Europejską i jej istotę. No, nie oszukujmy się, jakby środowiska, które w tej chwili tworzą Unię, tak zwane elity technokratyczne, mają taką koncepcję swoją Unii, gdzie właśnie rządzą komisarze, gdzie prawo piszą urzędnicy, że nie wiadomo do końca, jak te decyzje zapadają, że jest ewidentnie przewaga pod względem ideowym jednak liberałów i lewicowców, mimo że największą partią jest ugrupowanie, które tam się odnosi, to Chadecja. No, z Chadecją już nic nie ma wspólnego od dawna. Jest to spór na poziomie też idei. Ten nasz rząd prawicowy, który, no ja pamiętam, jak w Polsce rozpoczęła się dyskusja już za tego rządu na temat konwencji przemocowej, która tam zawiera elementy gender, oparta jest na tej ideologii. Sama dyskusja to już na łamach chyba trzeciej czy czwartej dyskusji na Parlamencie Europejskim już podnoszono, że to jest, prawda, wbrew wartościom europejskim. Podobnie jak media, jeszcze nic się nie stało, była rozmowa o jakiejś zapowiedzi, jakiejś ustawy, już to podnoszono, więc każdy pretekst, który nie mieści, każda rzecz, która się jakby nie mieści w tej wizji Europy, takiej nieokreślonej, takiej właśnie magmowatej, takiej właśnie, w której nie wiadomo kto, jaki ma kompetencje, jakikolwiek twardy głos, który mówi nie, natychmiast będzie atakowany. Ja się zgadzam, że PiS ma tu zły PR i rzeczywiście być może to jest jeden z powodów, którego wszyscy mówią o odwołaniu ministra Waszczykowskiego. To wymaga dyplomacji i w stosunku do Unii Europejskiej zabrakło dyplomacji właśnie, postępowania takiego właśnie, żeby koncyliacyjnie coś porozmawiać, coś się co. Na przykład ten element z tymi ustawami sądowymi został wygrany weto prezydenta, prawda? No proszę, prawda? Można było pokazać, no to my się cofamy, bardzo się cofamy. I dlaczego? To można było też inaczej rozgrywać, więc tu jest spór o chrześcijaństwo, ten spór podstawowy, który tak boli, prawda, Europę Zachodnią, że my tu w ogóle jesteśmy jeszcze wierzący i w Pana Boga wierzymy i mówimy otwarcie o Chrystusie. To jest dla nich też policzek po prostu i to nie są w stanie tego zaakceptować. No my po prostu stajemy na wielu płaszczyznach i aksjologicznych, i politycznych, i poglądów politycznych na tej palecie takich prawicowych, konserwatywnych. Przecież uwieramy po prostu z koncepcją nie federacji, tylko właśnie takich państw narodowych, unijnych, luźniejszych. No uwieramy. Na przykład w tej koncepcji nie jesteśmy odosobnieni. No, w ten sposób myśli co najmniej kilka państw Unii Europejskiej, kilka innych zapewne przychylnym okiem spogląda też na te tezy, które stawia polska dyplomacja, więc naprawdę brakuje tylko ogłady, że tak to ujmę? No tak, brakuje dyplomacji. No tutaj pokoju to rzeczywiście nawiązując też do tego, co mówiłem na początku, my totalnie żeśmy tego nie rozegrali. Tak naprawdę polska polityka zagraniczna nie istnieje. Konrad Szymański, który jest wiceszefem MSZ-u do spraw unijnych, miał trochę związane ręce. Wiemy, że miał kilka innych trochę koncepcji, jak to rozegrać, no bo był też przyzwyczajony przez pracę w Parlamencie Europejskim, znał te ścieżki, jak dotrzeć do niektórych tych. Ja też chciałem nawiązać chwilę do tego, co dzisiaj mówił Franz Timmermans, bo on jest takim trochę wrogiem publicznym numer jeden w Polsce i słyszałem takie komentarze dzisiaj, no Timmermans zatriumfował, doprowadził do swojego sukcesu i tak dalej. No, ta konferencja była tak naprawdę takim jego... No ja nie widziałem wygranego człowieka, tak? Widziałem człowieka, który w sumie nie miał innego wyjścia, tak? Bo gdyby nie złożył tego
wniosku, natychmiast pojawiłoby się pytanie, czyli co, wszystko w Polsce jest w porządku. Przez te dwa lata... No, ale to skoro rozmawiamy, no, ale to sam zapędził się trochę w kozi róg, dlatego że wyciągnął zbyt poważne armaty. No też jakby z tej drugiej strony nastąpiło usztywnienie stanowisk. Co do Konrada Szymańskiego, ja przypomnę, że na początku była taka koncepcja, że on będzie ministrem od Unii Europejskiej samodzielnym, podległym bezpośrednio pani premier. Tam była walka o to, no został chyba ale niestety... Ale to by oznaczało, tak naprawdę to by oznaczało... No tak, został niestety, no tak, ale został podporządkowany jako wiceminister. Ja myślę, że sama Unia, no bo popatrzmy na Brexit. Przecież Wielka Brytania wyraźnie wskazywała na, jako powód Brexitu, zbyt daleką ingerencję w wielu sprawach Unii Europejskiej. To ich po prostu tak bardzo drażniło na wielu płaszczyznach, również też tych spraw wewnętrznych, no, że do tego Brexitu doszło. Jeżeli ktoś szkodzi Unii, jeżeli ktoś szkodzi Unii Europejskiej w tej chwili, to właśnie urzędnicy unijni i Komisja Europejska w pierwszym rzędzie. No, panowie, decyzja zapadła, ta machina ponownie ruszyła. Co w tej chwili może zrobić, co powinien, co zrobi polski rząd? Bo no, pewne furtki, nie wiem, czy to dobrze odczytuję, pewne furtki pozostały. Mowa oczywiście no, o tym stwierdzeniu, że nie wszystkie mosty zostały spalone, to raz. Dwa, no, być może nawet ważniejszy gest, czyli zaproszenie premiera Morawieckiego na rozmowy, na spotkanie 9 stycznia. Zaproszenie, które natychmiast przez polską stronę zostało przyjęte. To też ważne. To jest jakby oczywiste, że polski rząd według mnie powinien zacząć prowadzić w Unii politykę zagraniczną i politykę wewnętrzną. Bo my to cały czas ten wątek pomijaliśmy, ale chyba czas wreszcie o nim powiedzieć, że tak naprawdę to, co przez dwa lata robił rząd PiSu, to tak naprawdę było też przełożenie polityki wewnętrznej na politykę unijną. Zwróćmy uwagę, że jakby ktoś obserwował język polityków, to mamy wrażenie, że to nie jest spół z Komisją Europejską, to jest spół z Timmermansem i grupą 6 europosłów Platformy, których postawa w Parlamencie Europejskim sprawiła, że na Polskę zostaną nałożone sankcje. To jest wyciąg z wypowiedzi. No, ale to, panie redaktorze, taki zarzut można postawić praktycznie chyba każdemu. No, wspominany Emmanuel Macron, który zajął się sprawą pracowników delegowanych, no też w dużej mierze robił to na użytek polityki wewnętrznej. I tego, żeby Francuzi usłyszeli, że prezydent, proszę bardzo, ostro wziął się za rozwiązywanie problemów. To jest polityka bilateralna, czyli rząd francuski stawia jakiś swój polityczny cel wewnętrzny, ale realizuje go bo tamci. On nie robi tego w sporze z Komisją Europejską, a raczej szuka w Komisji Europejskiej pewnego arbitra i szuka, słuchajcie, jesteśmy tutaj pokrzywdzeni, bo oni naciągają te, ale nie mamy tu żadnego stanu, o których już rozmawialiśmy. To jedna z podstaw działania Unii. Ale zdaje się jednak mimo wszystko na tą ocenę Komisji Europejskiej, gdyby Komisja Europejska powiedziała, to jest wbrew zasadom Unii, to Macron by nie powiedział, nic się nie znacie, ja wiem lepiej. A my zachowujemy się tak. Francja. Co do tego, to jak mają się do równych i równych. Ja myślę, że tak, no jednak dość szybko powinien być powołany, albo przynajmniej wyjaśniona kwestia, kto jest minister spraw zagranicznych. Czy to przejdzie na ministra Szczerskiego i trochę bardziej przesunie się w stronę prezydenta? Myślę, że minister Szczerski byłby tu dużo lepszą osobą, z dużo większym doświadczeniem i no, z taką osobowością wiele bardziej koncyliacyjną i chyba dyplomatyczną. No, trzeba by uzgodnić tak naprawdę pole kompromisu, bo to wszystko jest płynne, znaczy się patrzy, to nam się nie podoba, tu jakieś wartości nie przeszkadzają do tego, a to trzeba usiąść powiedzieć, jakby negocjować, o co tej komisji chodzi, co tutaj oni sobie życzą, co budują, bo na decyzji tak naprawdę jeszcze trudniejsze, no bo jedna zasadnicza rzecz. Komisja Europejska schodzi w tym momencie z pola rywala. Komisja Europejska zamknęła swoją sprawę, przekazała ją do Rady Unii Europejskiej, to już państwa sobie będą można decydowały. Można obrazowo powiedzieć, umyła ręce. Tak, ale może odetąć ulgą, natomiast to jest rzecz oczywiście tak. Ten pierwszy krok artykuł 7.1, żeby wejść, wymaga 4/5 ministrów spraw zagranicznych. Wydaje się, ale to panowie, to przepraszam, ja przerwę brutalnie, nieelegancko, ale zapytam wprost. Czy nie jest tak, że tak naprawdę tą decyzją Komisja Europejska uwolniła też trochę Prawo i Sprawiedliwość, bo no, tak naprawdę przecież już nic więcej nie może się zdarzyć. Ten czas grillowania chyba się skończył. Znaczy oczywiście ja nie przypuszczam, żeby te media zachodnie wzmożone, że tak powiem,
domniemanymi wartościami europejskimi, czyli właśnie takim technokratyzmem, nie będę atakować. No ale Polski. To dla Prawa i Sprawiedliwości to już też nie będzie nic nowego. Ale pod względem politycznym i pewnych rozwiązań prawnych, no to teraz pozostaje czekać na wydarzenia. Ale to już, no znaczy, ja myślę, że nacisk na Polskę będzie, dlatego że to nie jest. Ja myślę, że w absolutnie innych kategoriach, to znaczy takich, że tak naprawdę ten miecz, który do tej pory w jakiejś mierze wisiał nad Prawem i Sprawiedliwością, przestał już wisieć, że pewne rzeczy się dokonały, zakończyły się formy nacisku. No, cóż jeszcze może się tak robić, bo ta forma nacisku de facto się otworzyła, dlatego że o ile jeszcze ten artykuł 7.1 można byłoby wdrożyć, tylko że nic nie oznacza. On oznacza po prostu przeniesienie dialogu na wyższy poziom już traktatowy. O tyle wprowadzenie artykułu 7.2, czyli sankcji odebrania narodów, jest zbyt mało realnie. W związku z czym jest niestety że Unia Europejska, Komisja Europejska, Rada Europejska będą chciały wyjść z twarzą tutaj, szukając zastępstwa dla tych sankcji. No i przypomnijmy, że za chwilę wchodzimy w negocjacje na temat perspektywy budżetowej na lata 2021-2028. Zatem tak wiemy, że zostaniemy bogaci i tak dalej. Jest pokusa dość duża, żeby Polskę ukarać w ten sposób, żeby pokazać to, co mówił kiedyś François Hollande. Zacząć rozmawiać, być może właśnie to, co tą statystykę... A my mamy takie atuty, mamy takie argumenty, mamy argumenty, bo jesteśmy dużym krajem, którego Unia nie może sobie zlekceważyć. To nie jest jakiś tam kraj, który ale możemy... krajem, tak samo dużym krajem byliśmy wczoraj, przedwczoraj, miesiąc temu. Tak, wczoraj, miesiąc temu byliśmy jakiś tam... Krnąbnym dzieciakiem, ale jeszcze nie, pani nauczycielka nie zaprosiła rodziców na wywiadówkę. Jak zaprosiła rodziców na wywiadówkę, no to coś się musi stać, coś musimy tutaj rozstrzygnąć. My jesteśmy jeszcze 7 krajem, jeśli chodzi o współpracę gospodarczą z Niemcami, jeśli chodzi o Niemcy. My jesteśmy dla nich potężnym partnerem. W tle są kwestie reparacji, które pozorom nie są takie realne, znaczy dla Niemców to jest pewien problem. Być może czas, że tak powiem, skończyć taką wojenną retorykę z Niemcami, ale właśnie no, przejść teraz do jakichś takich rozmów, no, bo my jesteśmy dla nich ważnym graczem, no to nie jest tak, że im jest wszystko jedno, prawda? Tworzymy wrażenie, jakby to był nasz pierwszy tak. Panowie, doktor Michał Kuś, politolog, dziś w rozmowie z Polską Agencją Prasową powiedział o dwóch niezwykle ciekawych rzeczach odnoszących się akurat do polskiej polityki, o konsekwencjach tego, co stało się w Brukseli. Po pierwsze, powiedział, że uruchomienie artykułu 7 po pierwsze tylko może wzmocnić Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli chodzi o ten rynek krajowy. Po drugie, może być końcem planów Donalda Tuska na powrót do polskiej polityki. To jest niestety problem taki, przed którym też stoi i rząd, i opozycja. My wszystko przekładamy na walkę polityczną. Czy zyska PiS, czy zyska Platforma, nikogo to nie interesuje, takie są efekty tych spółek. Ktoś zyskuje, zawsze jest jakiś efekt, tylko pytanie, czy to jest efekt, który po prostu nastąpi, sobie na niego popatrzymy, czy to jest efekt, nad którym wszyscy się zastanawiamy. Ja mam wrażenie, że cały czas przy artykule 7, przy Trybunale, przy sądownictwie, cały czas zastanawiamy się nad tym, ale dobra, czy to PiSowi pomoże, czy to PiSowi zaszkodzi, czy pomoże opozycji, czy zaszkodzi, a może też będzie koniec opozycji totalny i będzie musiała ten, no ale to zwróci, czy nie wróci? No. To jest dyskusja na temat efektów, które się dzieją. To nie są kluczowe pytania, ale czy to jest oznaczenie, przecież ta reforma służy wymiarowi sprawiedliwości, czy nie? Czy to przypadkiem nie jest taka reforma, która może zaskutkować tym, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości za 2 lata uzna, że polskie sądy niestety, ale nie są już sądami unijnymi, ponieważ nie gwarantują tego, że unijny obywatel, który pójdzie do polskiego sądu, ma gwarancję, że rząd nie ma wpływu na jego orzeczenie. To są problemy, przed którymi stoimy, tylko my tych tematów unikamy i tak staramy się cały czas je personalizować. Ale to opozycja zyska, czy nie zyska, ale to samo opozycja. Okropne, bo to jakoś tak rano się śpiewa, ale nie w nocy.
Nocy to może, wiesz, umarłego obudzić. PO, tylko na stosunek Polaków. Znaczy, jaki stosunek Polaków do tego faktu, że ta procedura została wszczęta, a to się przełoży na poparcie dla partii politycznej. Tak naprawdę to jest spór no, o tą zagranicę i ulicę. To znaczy, czy polskie społeczeństwo popiera Kasia takie prawnego działania, które prezentuje Platforma, żeby rozwiązywać swoje wewnętrzne sprawy polskie na arenie międzynarodowej. No to jest ciekawe zagadnienie, a na ile polskie społeczeństwo takich praktyk nie akceptuje i na ile jest to bardzo mocne, według mnie jest, według mnie jest to bardzo mocne i to no może być tak, że zwycięży takie myślenie, że ci ludzie, no to przykład tych 6 posłów, którzy głosowali za sankcjami, no bo w konsekwencji to mogą być sankcje, to według mnie zostanie w społeczeństwie, chyba w większości społeczeństwa odebrane jako atak na Polskę. Jednak jako atak na Polskę, dlatego że modli się za nami. Można dyskutować na temat tych reform sądownictwa i należy, ale no jest pewna bariera nieprzekraczalna i myślę, że tutaj kraje instytucje unijne tą barierę przekroczyły. Jeszcze bardziej istniejąc to, że ciekawy jestem, jak mówię, że najgorsze w Unii Europejskiej są te instytucje europejskie, dlatego że to rzeczywiście może spowodować wśród Polaków, którzy są entuzjastycznie nastawieni do Unii, 70-80%. Ciągłe wahanie temu rządowi, że jest przeciwko Unii, to jest po prostu Przez Chrystusa Pana naszego. To jest tak samo jak ustawy o zmieniającej ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy o sądach.
nieuchwilnie rozważać rezygnację z budowy Nord Stream 2, jeśli Polska zanicha żądań reparacji wojennych. Sprawę opisuje serwis Politico, powołując się na źródła w niemieckiej dyplomacji. Dziennikarze portalu twierdzą, że Berlin chciał przehandlować umowę w sprawie Nord Stream 2 w zamianę za wycofanie się Polski z żądań reparacyjnych. Do konkretnych rozmów dotyczących układu jednak nie doszło. Pomysł miał upaść w momencie załamania się rozmów o tak zwanej koalicji jamańskiej. Chodzi o ewentualny układ wyborczy między HDK-ami, liberałami i zielonymi. Według posła Grzegorza Długiego z ugrupowania Kukiz 15 autorem tego pomysłu mógł nie być niemiecki rząd, ale jeden z think tanków. To chyba jednak nie jest żadna poważna próba zastosowania stanowiska polskiego. Tych rzeczy nie da się z sobą porównać, tych rzeczy nie da się z sobą potrącić. To nie jest zwykłe rozliczenie handlowe. To nie jest to, że coś możemy potrącić, coś możemy coś zamienić. To są kwestie z jednej strony polityczne, bo Nord Stream nie jest projektem gospodarczym, tylko jest projektem politycznym, a nasze reparacje wbrew pozorom też nie są tylko kwestią finansową. Są również kwestią zamknięcia rozdziału wysokich moralnych rozliczeń. Do kwestii budowy drugiej nitki gazociągu Nord Stream odniósł się premier Mateusz Morawiecki. Nord Stream 2 jest projektem, który ma na celu uzależnić Europę Środkową jeszcze bardziej od gazu rosyjskiego. My chcemy się uniezależnić, powiedział szef rządu. Jednocześnie w Sejmie pracuje specjalny zespół mający oszacować kwotę reparacji, jakich od Niemiec może domagać się Polska. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska. Premier Mateusz Morawiecki stawia na bezpieczeństwo i dobrobyt Polski na pierwszym miejscu, powiedział wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński. Polityk odniósł się w ten sposób do wcześniejszego powrotu polskiego premiera z unijnego szczytu. Polskie służby dyplomatyczne poinformowały, że musiał on wylecieć wcześniej z powodu obowiązków w kraju. Prezes Rady Ministrów wczoraj spotkał się z szefem Agencji Wywiadu Piotrem Krawczykiem i ministrem koordynatorem do spraw służb specjalnych Mariuszem Kamińskim. Nie poinformowano, co było tematem rozmowy. Wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński zauważa, że dla szefa polskiego rządu najważniejsze są sprawy krajowe. Sędziowie będą musieli odejść z Sądu Najwyższego i tylko ci, którzy zaakceptuje minister sprawiedliwości, będą mogli w tym sądzie orzekać. Obecnie takiego postanowienia absolutnie nie ma. Został wprowadzony wiek przejścia w stan spoczynku 65 lat z możliwością wystąpienia do prezydenta Rzeczypospolitej o w drugim dniu szczytu sprawowanie urzędu sędziowskiego jeszcze przez 3 lata. Oczywiście zawarowane także i kwestią zdolności zdrowotnych sędziego do tego, żeby orzekać, bo będzie konieczne przedstawienie zaświadczenia o tym, że sędzia jest zdolny do sprawowania urzędu sędziowskiego. To jest podstawowa, zasadnicza różnica. Będzie stawiał na pierwszym miejscu. Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w piątek w szczycie unijnym w Brukseli w sesji dotyczącej strefy euro. Szczyt opuścił przed jego zakończeniem, zanim przywódcy podjęli decyzję w sprawie zielonego światła na przejście do kolejnego etapu rozmów w sprawie tak zwanego Brexitu. To jedna rzecz, a druga, powstają dwie nowe izby Sądu Najwyższego. Spekulanci zarabiają na skokowym wzroście cen żywności. Koszt podstawowych produktów żywnościowych jest obecnie najwyższy od 5 lat, podobnie jak w wielu krajach europejskich. O sprawie napisał dzisiaj nasz dziennik. Ceny wzrosły w tym roku kilkakrotnie więcej niż poziom inflacji. W listopadzie żywność w Polsce była średnio 6,5% droższa niż rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny. Powodów w takiej sytuacji w sektorze spożywczym jest kilka. Z jednej strony są to mniejsze niż ubiegłoroczne zbiory, a z drugiej spadek zapasów danego produktu, na przykład masła lub afera z jajkami, co mogło zlikwidować cenę. Nastąpił nawet 5-krotny wzrost cen kostki masła na większości europejskich. Zamierzanie mogli wykorzystać spekulanci, zwłaszcza w okresie świątecznym, kiedy popyt na wybrane produkty wzrasta. Dzieje się to w sytuacji, gdy poziom inflacji wynosi nieco ponad 2%, a ceny surowców rolnych maleją, wskazał dr Marian Szołucha, ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu w Istula. Między innymi do prokuratora generalnego, do rzecznika praw obywatelskich, do szefa urzędu ochrony konkurencji i konsumentów.
o to, pojawia się żeby w jego imieniu taką skargę nadzwyczajną do sądu wniósł, a więc te podmioty będą w istocie w pierwszej kolejności rozważały, czy zasadne jest w ogóle wniesienie takiej skargi. Ale wie, że ktoś dzięki temu wielu obywateli, którzy dziś mają głębokie poczucie niesprawiedliwości i skrzywdzenia, będzie mogło odzyskać wiarę w to, że Polska jest państwem uczciwym i jest państwem sprawiedliwym. Gdzie dba się o obywatela. Temu właśnie ma służyć ta instytucja. Szanowni Państwo, według ekonomisty zmiany następują również w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Interwencja poszczególnych państw, muszę Państwu powiedzieć, że Europejskiej w rynek produktów żywnościowych. Unia Europejska chce bezwzględnie ten rynek regulować, podkreślił dr Marian Szuł. Zwłaszcza wyrażane rozpoczęły się wypłaty 10-tysięcznych rekompensat tym, za utracone prawo do bezpłatnego węgla. Górnicze spółki dostały już pieniądze z budżetu. W czwartek, proszę sprawdzić, w ilu krajach egzekutywa ma w ogóle wpływ na wybór sędziów, chociażby krajów europejskich. W Stanach Zjednoczonych prezydent wskazuje sędziów Sądu Najwyższego, i energetyki, Solidarność. Uważa, że rekompensata nie rozwiązała problemu utraconych deputatów węglowych. Niestety, ja tutaj nie widzę żadnego problemu w tym, że takie rozwiązanie jest przyjęte, zwłaszcza, że tak jak się zobowiązałem, proszę Państwa, tak zostało zapewnione, że nie tylko jedno ugrupowanie, mając swoich przedstawicieli w Sejmie, ale także inne ugrupowania będą miały możliwość wskazania swoich kandydatów przy tym wyborze. Czyli będą mieli swoich przedstawicieli wśród sędziów Krajowej Rady Sądownictwa. W związku z tym naprawdę uważam, że niezwykle demokratyczne rozwiązania zostają w Polsce wprowadzone elementem wynagrodzenia górników świadczeniem dla emerytów i rencistów. Był to rodzaj zobowiązania państwa wobec pracowników kopalń. Jednym z warunków umowy o pracę rekompensaty otrzymają emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do deputatów, na które świadczenie zawiesiły spółki węglowe. Nie jest tak, proszę Państwa, że sędziowie będą sami sobą rządzili i sami decydowali tylko i wyłącznie w swoich sprawach. W Stanach Zjednoczonych od 45 do 60 ciężkich śmigłowców transportowych. Inspektor generalny Bundeswehry bierze pod uwagę maszyny produkowane przez należącą do Lockheed Martin firmę Sikorski oraz mniejszy dwuwirnikowy Boeing. Ministerstwo Obrony Niemiec zamierza po zakończeniu analizy swych potrzeb zwrócić się w drugiej połowie 2018 roku do producentów o szczegółowe informacje. Dostawy nowych maszyn dla zastąpienia używanych obecnie śmigłowców miałyby się rozpocząć w 2023 roku. Resort Obrony chce wydać na nowe śmigłowce w latach 2018-2029 blisko 4 miliardy euro, co musiałby najpierw zatwierdzić parlament. Taką decyzję podjąłem. Powiedziałem, głosy takiej krytyki, jaką słyszę z wielu stron, zdumiewają mnie. Na południowym wschodzie Polski zachmurzenie całkowite i śnieg. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże, miejscem słaby śnieg lub deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 0 do 3 stopni, wiatr słaby i umiarkowany zachodni i północno-zachodni. W strefie nadmorskiej wiatr umiarkowany okresami dość silny i porywisty, południowo-zachodni i zachodni. A na barometrach w Warszawie 991 hektopaskali ciśnienie rośnie. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Aktem prawnym usunięto wartość życia w kościele i demokracji to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych od Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Naszymi gośćmi będą ksiądz profesor Jan Przybyłowski i ksiądz dr Zenon Hanas. Początek spotkania w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Kontynuacja tematu w Radiu Maryja o 21.30. Czy mandat danej osoby Trybunale Sprawiedliwości wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. To władze państwa o tym decydują. Nie ustawajmy w walce. Nie możemy spocząć, dopóki nie osiągniemy całkowitej ochrony życia ludzkiego. Od poczęcia do naturalnej śmierci, wskazuje w rozmowie z naszym dziennikiem jego eminencja ksiądz kardynał Raimund Leon Burke. Spekulacje żywnością. Czy czekają nas niedobory żywności i wzrost cen? Kto panuje nad rynkami? W Hiszpanii. Instytut Pamięci Narodowej uznał wysiedlenia Gdynian za zbrodnie przeciwko ludzkości. Czy będzie to miało przełożenie na ich starania o uzyskanie statusu represjonowanych? Czytam w naszym dzienniku. Będą służyły temu, że
Profesor Bogdan Hazan analizuje, czy strajki lekarzy są wywołane na polityczne zamówienie. Katyń raz jeszcze. Zabito ich strzałami w tył głowy w piwnicy więzienia Mokotowskiego. Komunistyczny mord na komandorach opisuje Piotr Szubarczyk. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed mikrofonem się Grzegorz mój. 10 minut po 13, czas jest na audycję aktualności dnia. Takiego poczucia, głębokiego poczucia służby ja oczekuję od środowiska sędziowskiego i mówię to przy każdej nominacjach sędziów. Wszyscy służymy polskiemu państwu, wszyscy służymy ludziom. Każda władza w Polsce, czy to jest władza ustawodawcza, czy to jest władza wykonawcza, w której ja jako prezydent jestem, czy to jest władza sądownicza. Wszyscy mamy służyć polskiemu państwu i wszyscy mamy służyć obywatelom naszego kraju. To jest nasza podstawowa i najważniejsza rola. I mamy dbać o to, żeby ludzie w Polsce żyli w godnych warunkach i mieli poczucie sprawiedliwości. I o to apeluję także do środowisk sędziowskich. O taką właśnie refleksję. Mam nadzieję, że te ustawy, które wejdą niedługo w życie, pomogą tej refleksji. Dziękuję bardzo. Panowie, chyba w pewnego rodzaju jednak zaskoczenie, bo nie było komentarza, bo bezpośredniego komentarza w dzisiejszym Komisji Europejskiej. Była za to informacja o sędziu, że podpisze ustawę, no prezydent oczywiście. Znaczy, jeżeli Komisja Europejska zarzuca nam właśnie między innymi, że te ustawy są złamaniem demokratycznych standardów, a prezydent tym samym, po paru godzinach wychodzi, mówi, że je podpisze, no to jest bardzo jasny sygnał. Tak naprawdę, czy chociaż raz padła nazwa Komisji Europejskiej? No nie, nie musiała, musiała. Zresztą to rozmawialiśmy przy okazji Mateusza Morawieckiego, no to jest najbardziej prounijny, kolejny prounijny polityk Andrzej Duda z tego młodego pokolenia. Tylko co z tego? To jest, on ma ten sam pogląd, co całe Prawo i Sprawiedliwość. No, to jest, są dobre ustawy, zdecydowanie inne. Ja się pewnie nie do końca z tym zgadzam, nie są aż takie inne, jak się to wydaje. I czytałem już taką analizę, że prezydent, jeżeli będzie chciał przedłużyć mandat przewodniczącego Sądu Najwyższego, będzie tak musiał dostać kodę sygnatę prezesa Rady Ministrów, de facto to również prezes Rady Ministrów będzie decydował o tym, czy jakiś kandydat będzie przedstawiał Sądu Najwyższego, czy nie będzie, bo nie ma tego wpisane w prerogatywach konstytucji prezydenta. W związku z czym to wystąpienie prezydenta w ogóle nie było skierowane do Komisji Europejskiej, w ogóle nie skierowane do nas, skierowane tylko właśnie do elektoratu. W zasadzie, słuchajcie, jesteśmy razem, mamy rację, oni racji nie mają, idziemy po swoje, a cokolwiek zrobią, i myślę, że to jest też przyznam konstatacja naszego jutrzejszego tekstu, bo hasłem, czy to jest ta dwuczyna, to jest kara, czy to nóg. Bo napis tak, ale to jest idealna wymówka, ale tak, że cokolwiek się wydarzy złego teraz. Szanowni Państwo, pierwszy temat. Nasz gość, pan Alfred Bujara, przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Handlu, NSZZ Solidarność. Witam serdecznie, szczęść Boże. Panie Przewodniczący, na jakim jest etapie zmiana przepisów w kwestii niedzielnego handlu? Powiem, że to nie tylko kwestia niedziel. Chcielibyśmy, żeby to były wszystkie niedziele, ale wiemy, że to będzie, można powiedzieć, to, co się dzieje, jeżeli chodzi o to, jak czytałem, trzy etapy. Tak, że planujemy od 1 marca w każdym miesiącu, żeby dwie niedziele, później od 1 stycznia, nie tylko jedna niedziela w miesiącu, a od stycznia 2020 roku wszystkie niedziele, z wyjątkiem siedmiu, które gdzieś przypadają w jakichś szczególnych okolicznościach. Należy bardzo mocno zreformować. Ale nie jestem od tego uznawania, że wszyscy sędziowie są źli i tak dalej, są bardzo długi sędziowie, natomiast są około 2000 rozwiązań, które często na całe życie, one mają dla swoich rodzin, na ustawach sądowych, które jakby są reformą zaczynającą się od zmian personalnych, przyjdą bardzo szybko, przyjdzie ustawa dotycząca zmiany postępowania kodeksu cywilnego, którą zapowiadał mają bogactwo na całe życie, która realnie będzie miała
wpływ na to, jak obywatel będzie traktowany w sądach, jak długo będą postępowania, jak one będą przebiegać. I myślę, że to jest, to może być rzecz, która przekona, jakby będzie ważna dla Polaków, bo te kwestie są dość dalekie. Jeżeli się uda skrócić kolejki, sprawić, że będzie sprawniej, szybciej proces odbywał, to będzie naprawdę bardzo, bardzo duża rzecz. I że oni się tego za chwilę zabiorą. No, uznali, że najważniejsze są w pierwszym rzucie zmiany kadrowe, bo bez zmiany kadr będzie obstrukcja i tych reform się nie da przeprowadzić. No i taką ścieżkę przyjęli. Natomiast nie postulując całego wymiaru tej wszystkich sędziów i tak dalej, uważam, że mieli czas na to, żeby taką reformę sami przeprowadzić. Nie przeprowadzili. Powinno się, ktoś musi ją przeprowadzić. No, robi to PiS, można dyskutować, ale ona jest bardzo potrzebna. Traktować to jako pytanie, czy będzie jako stwierdzenie. To był głos wsparcia dla rządu Prawa i Sprawiedliwości prezydenta. Tak, oczywiście, że tak. Podpisanym ustawy. Pytanie, to co w takim razie? Ale z Senatu pewnie musi trafić do Sejmu i dopiero wtedy, bo jeżeli są poprawki, to trafią do Sejmu. Czy jest jeszcze nadzieja na to, czy pan ma nadzieję na to, że zostanie no jeszcze właśnie podpisana przez pana prezydenta w tym roku, bo to warunkuje to, czy wejdzie od 1 marca, tak? To był kiedyś minister Ziobro, ten czas, dzisiaj w tym roku prezydent Duda już nawet powołuje się na przykład amerykański, to akurat chyba niespecjalnie przekona. Ale w Europie to nie wiem, czy to jest jeszcze na niższym szczeblu. Tak, ale to jest taka sama sytuacja, czyli zachowując absolutnie proporcje, pamiętamy dokładnie rok temu była próba pozbycia się mediów z Sejmu i tłumaczenie też, że we Francji tak jest i tak dalej. Tylko różnica jest taka, że we Francji tak jest, bo tak było zawsze i dziennikarze to po prostu tak mają i co do tego przyzwyczajeni. U nas jednak było to odebrane jako odebranie wolności mediów, mimo że osób tego pomysłu, z tego pomysłu bardzo szybko się wycofać. Uważam, że to jest korwa sądów, nie. Nie mamy praktyki, to inaczej. Mamy bardzo złe wspomnienia z praktyki, kiedy władza wykonawcza... A na ile te poprawki, które naniósł najwięcej senatorowie, na ile one są ważne i na ile handlowcom na tym zależy? To jest PiSu, tak, to jest jednym sędzią, ale on został wyłoniony w dobie losowania. Już po wejściu ustawy pierwszej, podpisanej przez prezydenta, potwierdzony, natychmiast była krytyka ze strony PiSu, że tacy sędziowie po prostu nie mogą być losowani. A to było już niespełnione dosłownie 15 sekund. Był losowany. PiS może się cofnąć na pewne pola przy ustawie o kodeksie wyborczym, cofnął się bardzo, wiele inny komentarz też się cofnął, więc tutaj nie przypuszczam, że przy ustawach sądowych, ale ruchy pewne są i tutaj liczę, że będzie po prostu dyplomacja. Panie kolego, Wojciech Kwak i pan Bogumił Łużyński, już widziany. Bardzo dziękuję. To wtórka programu. Wracając teraz do pytania ojca odnośnie tych poprawek, które zostały wprowadzone przez senatorów. No, jest kilka takich kosmetycznych poprawek, ale też są istotne, chociażby to, że to nam bardzo chodziło, aby wyciszyć, kto może handlować w niedzielę, bo czas na najważniejsze informacje. Teraz tak, to handlowy handel jest wprowadzony przez przedsiębiorcę. Przed mikrofonem Robert Kawka. Prezydent Andrzej Duda zdecydował, że podpisze ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym, uznając je za zgodne z konstytucją. W wywiadzie dla Polsat News Andrzej Duda podkreślał, że konstytucja nie stanowi o tym, kto wybiera sędziów do KRS. Prezydent stwierdził, że zarówno on, jak i parlament mieli prawo wprowadzić przepisy, zgodnie z którymi parlamentarzyści będą wybierali sędziów do KRS. Według niego to dobre rozwiązanie i będzie ono służyło wymiarowi sprawiedliwości. Tymczasem Komisja Europejska poinformowała, że rozpoczyna procedurę wobec Polski z artykułu 7 unijnego traktatu. Komisarze na posiedzeniu w Brukseli zdecydowali o wysłaniu wniosku do krajów członkowskich o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. Rzecznik prasowy niemieckiego rządu zapowiedział, że Niemcy poprą tę decyzję. Takie stanowisko zapowiadała kanclerz Angela Merkel. Niemiecki rząd od początku sporów z Polską wspierał Brukselę. Rzecznik rządu potwierdził, że rząd w Berlinie popiera linię prezentowaną przez Komisję Europejską.
podjęcie decyzji nie przyszło komisji łatwo, powiedział Stefan Zajder. Dodał, iż jest przekonany, że została ona podjęta po konstruktywnym i intensywnym dialogu z Polską. Die Welt podkreśla, że wszczęcie wobec Polski procedury z artykułu 7 odbywa się w Unii Europejskiej po raz pierwszy. Większość niemieckich mediów, komentując decyzję Komisji Europejskiej, wątpi, aby udało się ukarać Polskę odebraniem jej głosu, bowiem nie uda się w tej sprawie budować jednomyślności. W tym kontekście niemieccy komentatorzy przypominają, że Węgry zapowiedziały, iż nie zagłosują za karaniem Polski. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Wynika z stolicy Iranu w Teheranie po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 5,2. Setki tysięcy ludzi opuściły swe domy, a wielu nawet miasto. Rzecznik irańskiego MSW zaapelował do mieszkańców Teheranu o zachowanie spokoju. Według władz na skutek trzęsienia nikt nie ucierpiał, nie ma też poważniejszych zniszczeń. I wracamy do kraju. Kolejne szykują się do świąteczno-noworocznego szczytu. Państwowy, dalekowschodni przewoźnik PKP Intercity zapowiada, że do składu jadących na południe Polski będą włączane dodatkowe wagony. O tym, ile pojawi się dodatkowych miejsc, zdecyduje frekwencja. Jak mówi prezes firmy Marek Chraniuk, największą popularnością cieszą się pociągi jadące w polskie góry. Święta i po świętach, czyli okres nowego roku, czyli wzmożone przejazdy na południe Polski. Myślimy tutaj o górach. Świąteczny szczyt wyjazdowy zakończy się tuż po nowym roku. Przewoźnik zapowiada, że na najpopularniejszych trasach mogą się pojawić dodatkowe przyjazdy. Dotyczy to przede wszystkim odcinka Kraków-Zakopane. Wiadomo, że na linii Kraków-Zakopane jest też kwestia, że to jest po teren górzysty. W tym wypadku, że już przekraczamy takie maksymalne zestawienie, planować dodatkowe pociągi. PKP Intercity ma do dyspozycji 1300 wagonów i ponad 60 tak zwanych elektrycznych zespołów trakcyjnych, wśród których jest pociąg Pentolino. Aleksander Przeniak, Polskie Radio. Korzy na rakawie. Wzięcie wszystkie warianty też pod uwagę. Tak, wszystkie. Ewentualne użytko. Nowa lista rednów proponowana wyjdzie 1 stycznia, ale znany jest jej projekt. Barbara Góra. Na zaproponowanych zmianach skorzystają dzieci chore na hemofilię, powiedział wiceminister zdrowia Marcin Czech. Stworzyliśmy zupełnie nowy program lekowy zapobieganie krwawieniu u dzieci z hemofilią A i B. I tutaj nowy preparat został objęty refundacją w ramach tego programu. Również chorzy z niewydolnością trzustki będą mieli nowe refundowane leki, podkreślił wiceminister Marcin Czech. Zyskają na pewno chorzy, którzy mają stany zewnątrzwydzielnicze, niewydolności trzustki, które spowodowane są przewlekłym zapaleniem trzustki, resekcją żołądka, zmianami w drogach żółciowych. Następnie objęcie refundacją preparatu w pierwszej linii leczenia chorych z rakiem jelita grubego. To kolejna bardzo ważna zmiana. Sprzedaży aptecznej korzystniejsze dla pacjentów zmiany będą dotyczyły refundacji sprzętu do kontroli glukozy w cukrzycy typu pierwszego oraz pieluchomajtek. Bo zawsze Barbara Góra, Polskie Radio. Takie pytanie, gdzie jest miejsce na człowieka? No cały czas tylko wszystko jest inne, ważne, tego nie człowiek. Na wschodzie okresami opady śniegu, które na Suwalszczyźnie mogą być opublikowanym natężeniu. Na zachodzie, a potem także w centrum, okresami opady deszczu. Przejściowo na obszarze odwarną wymarzą poprzez centrum, po Śląsko-Polski i Górny Śląsk. Opady deszczu ze śniegiem, a miejsca jeszcze marznącego deszczu powodującego gołoleć. Temperatura od minus 1 stopnia na wschodzie przez plus 2 w centrum do 6 lokalnie na nizinie szczecińskiej. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem i w górach, dość silny i porwisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po 3 na antenie Polskiego Radia 24 wracamy do audycji Rządy Pieniądza. Powtórka programu. Rządy Pieniądza. To nie zostało w tej ustawie rozwiązane, ale będziemy monitorować tą ustawę. Ja witam w studiu naszych gości. Tomasz Kaczor, Gospodarstwa Krajowe. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli mam rozumieć, że taka propozycja była, ale została zmieniona, tak? Pan Konrad Sadurski, dziennik Gazeta. Panowie, wczoraj Główny Urząd Statystyczny opublikował bardzo dobre dane dotyczące sytuacji polskiej gospodarki w listopadzie. Przypomnijmy, produkcja przemysłowa wzrosła o 9,1%, licząc oczywiście rok do roku. Wzrost podał też ze sprzedaż detaliczna liczona. No ale pan przewodniczący, tylko że parlamentarzyści nie są międzynarodowi, tylko są obywatelami Polski. 10,2%.
No, a więc można by było powiedzieć, wygląda na to, że kupujemy na potęgę. Kto na tym, że straszono cały. Kupujemy, odezwał się Konrad Zaborski, Czyli mamy rozumieć, że w Austrii już jest koniec świata od wielu lat, tak? Nie ma się co do Austrii czy Niemiec wybierać, bo tam jest koniec świata. Pokazują, że w Polsce no. Inwestycje prywatne szkodzą inwestycjami infrastrukturalnie. Redakcyjnie, no to pogratulować parlamentarzystom, którzy są tak zalęknieni albo tak bojaźliwi w tej sprawie i zapominają o tym, że jednak człowiek jest tym nadrzędnym, tak? Podmiotem praw wszystkich, a nie, że teraz ktoś nam będzie rozkazywał. Jeżeli są takie rozwiązania gdzieś i dobrze funkcjonują, to dlaczego u nas ma to nie funkcjonować? W końcu nie jesteśmy w epoce kamienia łupanego, tylko mamy możliwość sprawdzenia tego, zweryfikowania gdzieś, a nie takie, że ktoś zamówi takie czy inne badania, czyli nas będzie lobbował, możemy śmiało wtedy powiedzieć, to kto nadstawił kieszeń, że dał się zlobbować, tak? Wszędzie jest ten trud pracy, ale też można sobie stwarzać w jakiś sposób takie ludzkie, normalne warunki pracy, a nie, że ciężko nam wstać, bo my musimy iść do pracy. Wiadomo, że to nie jest sprawa łatwa, ale można to czynić ludzkim. Jeszcze pytanie mam, bo państwu też zależy na centrach logistycznych, dystrybucji tutaj i tych, którzy handlują, na przykład sklepy internetowe. Tutaj ten e-handel nie został wzięty pod uwagę. Pytanie, czy rząd albo czy jest taka możliwość, żeby w dalszym procedowaniu może zmian w tej ustawie w handlu nastąpił. Pan wcześniej wspomniał, w zasadzie centra handlowe zaczynają reklamować Święto Bożego Narodzenia już po 1 listopada. Pojawiają się drobne elementy, choinki się pojawią troszkę później, ale w zasadzie z roku na rok widzimy, że ta akcja reklamowa napędza ten popyt związany ze świętami już w listopadzie. Także w grudniu nie spodziewałbym się jednak takiego efektu psychologicznego, że jednak ten popyt będzie większy. Natomiast o ile będzie większy, czy będzie większy w listopadzie, tego nie. Natomiast jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, tutaj zgodność panuje wśród większości instytucji finansowych, które prognozują, że w czwartym kwartale wzrost gospodarczy będzie raczej bliższy 5% niż 4%, więc widać, że te dobre tendencje z trzeciego kwartału utrzymają się i że gospodarka jest napędzana tym popytem, jest napędzana zapotrzebowaniem na polskie towary poza granicami kraju, czyli tak jak mówiliśmy eksportem, Może też jest napędzana eksportem. Gdyby się stali napędzają eksport, właśnie.
kobieta. Pytanie, tak jak mówię, wielkie pytanie dotyczy inwestycji. Chcielibyśmy, żeby one wzrastały, zobaczymy, co pokaże przyszły rok. Tymczasem zadłużenie sektora rządowego i samorządowego ma szansę spaść w tym roku aż o 2 punkty procentowe PKB. To zasługa wysokiego wzrostu gospodarczego, mocnego złotego, no i inflacji. Dług Polski w relacji do tego zabrakło w przepisach, czy też jakaś poprawka unijnej. No i jak wynika z wyliczeń właśnie Dziennika Gazety Prawnej, spadek może być duży i wynieść w okolicach 2% PKB. I tu znowu oddaję głos panu Konradowi. A pytanie, czy wiedza jest, bo pan mówi, że my tego nie widzimy, bo nie ma kontaktu takiego bezpośredniego jak w sklepie. Jakimś centrum handlowym. My tego nie widzimy, a czy parlamentarzyści, którzy, tak, no, tutaj, nie wiem, czy rząd, czy parlament nie wyraża zgody, czy widzi tych dodał, to znaczy, ludzi, czy też tą nie miał takiej okazji. Sytuację gospodarczą, którą mamy w kraju, zawdzięczamy w dużej mierze bardzo dobrej koniunkturze gospodarczej na świecie. Ta koniunktura na świecie właśnie sprawia, że tutaj zapotrzebowanie jest na polskie towary i tak dalej, i tak dalej. To już wielokrotnie na pewno ponawiamy. Natomiast koniunktury mają to do siebie, że są zmienne. Więc teraz, jeśli mamy falę i tendencję wzrostową, na pewno za jakiś czas będziemy mieli tendencję spadkową. Więc pytanie bliższe niż dalsze, już słyszę taki głos. Tak, tutaj jako pomyślałem, jest wiele ekonomistów, którzy wróżą właśnie, że to już nastąpi nie za długo, to spowolnienie gospodarcze. Wtedy pytanie, jak my się zachowujemy, jak dobry gospodarz zachowuje się w fazie koniunktury, czy w fazie żniw, czy przygotowuje się na te gorsze czasy, ja się przygotowuję na te gorsze czasy. Ten spadek naszego długu w relacji długu publicznego w relacji do PKB to jest bardzo dobry prognostyk. Natomiast jeśli chodzi o budżet, no to wciąż będziemy mieli deficyt, chociaż sytuacja budżetowa, tak jak mówią nam kolejni urzędnicy, łącznie z ministrem finansów i obecnie premierem Mateuszem Morawieckim. Sytuacja budżetowa jest bardzo dobra, ale wciąż nie mamy nadwyżki w budżecie. Jesteśmy jednym z licznych krajów w Unii Europejskiej, który tej nadwyżki przy tak dobrej koniunkturze nie pokazuje. A ta nadwyżka by się bardzo, bardzo przydała w okresie dekoniunktury. Tak, nie tak pan Paweł, dzisiaj jest tak przymuszany, bo, oczywiście bo nie ma wyboru. I też, za tą tak pracę dostałby spadek wielkości prognozowanych, czyli no niestety, jak wszyscy w niedzielę, gdzie będą pracowali, rośnie i obciąża przyszłe pokolenia, a sytuacja demograficzna niestety nie chce się poprawiać. Też ciągle nie mamy fali powrotu z emigracji, o której kolejne rządy mówiły, zapowiadały i żadnego różne przyczyny, albo poprawy sytuacji w Polsce, a to konsekwencje Brexitu. Tymczasem ci ludzie jak nie chcieli wracać, tak nie chcą wracać. Coraz więcej miejsc pracy jest zapewnionych tak naprawdę przez imigrantów z Ukrainy czy z innych krajów. Także to pokazuje, że tak naprawdę te fundamenty nie są tak zdrowe, jakbyśmy chcieli, że ten wzrost jest tak troszeczkę jak ma taką potrzebę, a więc na niestabilnych bardzo podstawach ufundowane. Także takie zjawiska nie występują w Europie Zachodniej. I pracy, my one są bardzo do bezpiecznej perspektywy, że to już mamy rynek jednak pracownika, a nie pracodawcy od jakiegoś czasu i coraz więcej nawet jest sygnałów, że to pracodawcy mają kłopot ze znalezieniem nie ma pracowników. No jednak wydajnie pracuje niż ten sam pracownik tej samej dziedziny, na przykład we Francji. W Niemczech, czyli żeby ta nasza sytuacja demograficzna choć troszeczkę zaczęła wracać normalności poprawić. To ja zapytam troszeczkę prowokacyjnie, czy powrót Polaków z emigracji to jest jakieś lekarstwo? No to jest bardzo istotne, bo po pierwsze oni przyniosą doświadczenia z krajów lepiej zorganizowanych i ta wiedza na pewno tutaj nam się przyda. A po drugie, biorąc pod uwagę dramatyczne wskaźniki dzietności, poziom starzenia się społeczeństw i to, że zazwyczaj na emigrację decydują się ci najbardziej aktywni, to ich powrót bardzo znacząco wpłynąłby pozytywnie na szanse naszej gospodarki, naszego społeczeństwa. No pamiętajmy, że mamy ponad 2 miliony ludzi cały czas za granicą. Oczywiście są ruchy wielu w drugą stronę, ale to jest w skali naszego narodu bardzo, nasza społeczeństwa bardzo duża wielkość. No to postawmy sobie takie pytanie, panowie, w tym studiu. Jaka jest tego przyczyna? Czyli tutaj tym bardziej powinniśmy myśleć o tym, czy
dążyć do tego, żeby rząd widział sprawy i problemy. Parlament, no bo jeżeli wielcy zostali wpuszczeni i nikt nie jest dla nich partnerem do rozmowy, czyli handlowcy, prawda, czy konkretna fizyczna osoba, która w handlu pracuje, to tym bardziej powinien być jakiś płaszcz, taki parasol ochronny tych, którzy mogą to zrobić, od których na przykład handlowcy, ci wielcy są zależni. Znacząco, tak, tylko pamiętajmy, że to też nie jest takie proste przełożenie, dlatego że u nas koszt życia jest o wiele niższy niż w Wielkiej Brytanii, prawda? Licząc, uwzględniając koszty życia, jesteśmy gdzieś na poziomie kilkudziesięciu procent. Dziękuję bardzo. Dziękuję, więc czekamy na nowelizację, na to jeszcze jedno spotkanie parlamentarzystów w kwestii tej reformy nowelizacji ustawy w sprawie niezielonego zakazu handlu. No i później podpisze pana prezydenta. 1 marca wchodzi mimo wszystko, tak? Przesuwają ta tendencja. Wynika jednak z rozwoju gospodarczego i z tego, że ludzie po prostu przenoszą się tam, gdzie jest wygodniej żyć, gdzie mają łatwiejszy dostęp do pracy, gdzie są lepiej wynagradzani, gdzie styl życia jest lżejszy. Dziękuję bardzo. Każdy z nas na pewno ma wielu znajomych za granicą. Jak rozmawiam ze swoimi wydanych o różne rzeczy, to ostatnio rozmawiałem z kolegą, który pracuje w Norwegii. Nigdy nie brakuje siły do takiej determinacji do pracy, bo widzimy, że jest to jak najbardziej zasadne. Szczęść Boże. Mówi, że jest lepiej traktowany w pracy. Naszym gościem pan Alfred Bujara, przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Handlu, NSZZ Solidarność. Że relacje takie interdyscyplinarne w pracy są inne niż w Polsce. Teraz wróciłbym do tego właśnie, że czynnikiem, tym motorem sprawczym tego przenoszenia się jest jednak